Pozytywnego orzeczenia w swojej sprawie oczekuje Wacław Olszewski, burmistrz Olecka, o którego losie zadecyduje niebawem Naczelny Sąd Administracyjny. Z końcem marca NSA ma bowiem rozpatrzyć skargę kasacyjną dotyczącą wygaszania mandatu włodarza. Jeśli uzna, że samorządowiec nie powinien łączyć mandatu burmistrza z funkcją prezesa koła łowieckiego Sarna, Wacław Olszewski będzie musiał opuścić stanowisko. Można spodziewać się wszystkiego. Ja liczę ciągle, że racja jest po mojej stronie i wyrok będzie dla mnie orzeczenie to sądowe będzie pozytywne, no ale zobaczymy. Sprawa, o której mowa, ciągnie się od 2 lat. Kiedy to Centralne Biuro Antykorupcyjne uznało, że samorządowiec naruszył przepisy ustawy antykorupcyjnej, bo łączył mandat burmistrza z funkcją prezesa koła łowieckiego. Według śledczych koło prowadziło działalność gospodarczą. Olszewski nie przyznał się do winy i tłumaczył, że z tytułu prezesury nie pobierał żadnego wynagrodzenia. Spór dotarł do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a jego wyrok będzie wiążący. Zdaniem Wacława Olszewskiego trudno przewidzieć, co zadecyduje sąd. Polskie prawo nie tylko w tej dziedzinie, ale w tej dziedzinie również jest tak nieprecyzyjne, jest tak zagmatwane i zawiłe, że nawet są wyroki w tej sprawie bardzo różne. Także tutaj nie można prorokować czy wyrokować przed czasem, prawda, jakie będzie orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego. No ale z normalnego punktu widzenia, jeżeli za działalność społeczną, jaką miała miejsce moja działalność, jeżeli ja mam być ukarany, no to tylko wyjechać z tego kraju.